Czy wymiennik rurowy jest aż tak dobry, jak opisuje go sprzedawca? Cztery osoby, cztery różne historie, cztery problemy, jeden wspólny mianownik – wymiennik rurowy. Dzień dobry. Zapytałem, czy mogę użyć imion, ksyw panów. Niestety czterokrotnie otrzymałem odpowiedź, by te dane pozostały do mojej wiadomości. Załóżmy więc, że pan Zbyszek, pan Hieronim, pan Andrzej oraz pan Miłosz, zachęceni wpisami, z którymi mieli okazję zapoznać się na grupie z Facebooka Pompa Ciepła Jak Zrobić, postanowili zakupić owe wymienniki na serwisie AliExpress i zamontować je w swoich przeróbkach. Bo na tej grupie napisali, że wymiennik rurowy jest lepszy, a płytowy nie jest lepszy, bo pęka. Panowie po zakupie, jak sami napisali, zaczęli spać spokojniej, bo teraz nie ma problemu, nawet jak zamarznie podczas agresywnego defrostu. Niestety przyszły niższe temperatury, ich jednostki co prawda grzały, ale cytuję... Jakoś tak inaczej. Koniec cytatu. Dodatkowo wzrosło zużycie energii ponad to, co w analogicznym okresie ubiegłego roku i panowie zaczęli szukać, gdzie lub co jest problemem. Nie będę opisywał, jak to ująć, pomoc dostali na grupie z Facebooka, szczególnie pan Zbyszek. Nie mam Facebooka i nie jestem w stanie tego sprawdzić i potwierdzić, ale cóż, sami przecież chcieli, zachęceni komentarzami. Niestety logów żaden z panów nie posiadał, więc dostałem kupę ciekawych danych w postaci filmów z komórek z temperaturami, a od pana Andrzeja i Miłosza dostałem również ciśnienia z portów serwisowych, by zmierzyć przechłodzenie. Na wszystkich czterech filmach coś ewidentnie było nie tak z temperaturą skraplania, to znaczy... Bardzo dużo gorącego czynnika wracało do jednostki zewnętrznej, a to wiadomo jest strata i to dość poważna, bo generuje duży rachunek za prąd. I tu pytanie za 100 punktów. Co może powodować niskie przechłodzenie? Oczywiście albo za mało czynnika, albo zbyt małe natężenie przepływu medium przez skraplacz. Pan Hieronim na szczęście posiadał rotametr i wykluczyłem przynajmniej w jednym przypadku problem z małym natężeniem. Pan Hieronim dodawał czynnika, ale przechłodzenie nie wzrastało. Myślałem... A problemem jest wymiennik rurowy. Ale zanim o wymienniku z AliExpress, zobaczymy, jak w przekroju wyglądają wymienniki rurowe wykonane z rury PE, które niektórzy z Państwa sami użytkują. A więc jest zewnętrzna rura PE, w której płynie medium. Wewnątrz medium są rurki, w których płynie czynnik. I jeśli to wymiennik skraplający, to wewnątrz tych rurek skrapla się czynnik, na który oddziałuje spora masa wody. A pamiętają Państwo, że gro energii do wody przekazuje skroplony czynnik. Wymiennik z AliExpress jest podobny i zwracam Państwu uwagę na wyraz podobny. Składa się z zewnętrznej rury stalowej, w której płynie, i tu uwaga, czynnik chłodniczy. A w środku jest specjalnie pofałdowana rura miedziana, w której płynie medium woda, czyli jest zupełnie odwrotnie niż w poprzednim przykładzie. Tu skropliny są na dole i nie mają, jak widać, dużej powierzchni styku z medium. Ta styczność jest zerowa, poza tym co się skropli na ściance rury miedzianej. No generalnie bieda z nędzą. By było jeszcze ciekawiej, wymiennik 9,2 kW osiąga swoją moc deklarowaną przez producenta przy przepływie 4 m3 na godzinę. Po pierwsze, przy przepływie jak u pana Hieronima 14 litrów na minutę, na takim wymienniku da się przepchać jedynie 1932 W.
1,9 kW, a dokładnie tyle można byłoby przepchnąć, gdyby nie wyżej opisany błąd konstrukcyjny tego typu wymienników. I coś, co zupełnie jest dla mnie niezrozumiałe, na początku przyłącze jednocalowe, a później redukcja na jedną drugą cala. To jest tak zwany wymiennik kryzujący. Oczywiście zauważone wady nie są jakoś mocno dyskwalifikujące, bo takich wymienników, jeśli mamy pompę ciepła o mocy powiedzmy 7 kW, potrzebnych jest raptem 5 sztuk i wtedy powinno działać poprawnie. Tak więc, proszę Państwa, najpierw matematyka, prosimy od sprzedawcy dane i wykresy wymiennika, którego mamy zamiar kupić i dopiero podejmujemy decyzję o zakupie, bo same obietnice z facebookowej grupy pompy ciepła jak zrobić są jak widać niewiele warte. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka.